Witam Was serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj w Krośnie, w województwie podkarpackim. I dziś chciałem Wam pokazać trzy dawne cmentarze, które znajdują się w tym mieście. Pierwszy dawny cmentarz w Krośnie, który chcę pokazać, to cmentarz żołnierzy radzieckich, położony niedaleko rynku, na skwerze przy klasztorze. Jest to mniej więcej w tym miejscu. Są tutaj pochowani żołnierze Armii Czerwonej, którzy polegli w walkach z armią niemiecką w 1944 roku w Krośnie i okolicach. Krosno zostało zdobyte przez Armię Czerwoną w dniach 9-11 września 1944 roku. Z tego co mi wiadomo, to cmentarz ten miał być tylko tymczasowy, ale w 1954 roku z inicjatywy Armii Czerwonej postawiono tutaj ten pomnik i tak istnieje on do dnia dzisiejszego. Jest tutaj pochowanych 41 żołnierzy w takich pojedynczych mogiłach. Każda z nich jest opatrzona tablicą z nazwiskiem i stopniem oraz datą śmierci żołnierza. Wszystkie groby są także ponumerowane. Ten, jak widzimy, ma numer 1. Kolejny numer 2. I tak wszystkie do końca. Na środku stoi pomnik, któremu się teraz przyjrzymy. Widać, są tutaj obecne liczne symbole, jak to się mówi, poprzedniej epoki. Tam mamy gwiazdę z sierpem i młotem. Tu napis, jak widać, w dwóch językach. Tutaj od wejścia kolejna tablica, także w dwóch językach. Widzimy, znajdują się tu znicze. Co częste w takich miejscach, także i ten cmentarz, dosyć często ulega różnego rodzaju dewastacjom. Co jakiś czas wraca dyskusja o tym, aby go zlikwidować, albo przynajmniej usunąć ten pomnik, który ma dość jednoznaczny wydźwięk. I to, co od siebie chciałem powiedzieć, to każdemu pozostawiam wyrobienie sobie opinii o takich miejscach, a ja tylko pokazuję, że takie miejsce w Krośnie się znajduje, że tak wygląda i gdyby ktoś chciał, można je zobaczyć. Teraz udamy się na kolejny cmentarz w Krośnie. Kolejny cmentarz znajduje się przy ulicy Księdza Sarny, kilka kilometrów od centrum miasta, mniej więcej w tym miejscu. Jest to cmentarz żydowski. Cmentarz ten, jak na cmentarz żydowski, jest dosyć nowy. Według różnych źródeł powstał może pod koniec XIX wieku, a nawet na początku XX. Trudno mi tutaj znaleźć jednoznaczne informacje. Wcześniej Żydzi z Krosna byli chowani na pobliskim cmentarzu żydowskim w Korczynie. Dopiero potem powstał ten cmentarz. Jak widzimy, jest tutaj nagrobków całkiem sporo. Podczas II wojny światowej miejsce to zostało bardzo mocno zdewastowane. Wiele nagrobków stąd zabrano i użyto do innych celów. Pewnie wiele z nich także wtedy została zniszczona.
po II wojnie światowej w roku 1946 Żydzi z Krosna, którzy ocaleli podczas Holokaustu, mieli wiele takich macew pozbierać i ustawić ponownie na tym cmentarzu, więc była to pierwsza próba jego renowacji po II wojnie światowej. Widzimy, że macewy te są ustawione tutaj w takich rzędach. Nie wiem, czy jest to oryginalny ich układ, czy zostały tak ustawione po II wojnie światowej. Widzimy tutaj wiele zdobiących te macewy płaskorzeźb. Na tej nawet zachowała się jeszcze oryginalna polichromia. Przynajmniej tak to wygląda. Większość jednak z tych macew jest już koloru pozbawiona. Tutaj także, jeśli się przyjrzymy, to w zagłębieniach liter jest jeszcze oryginalna farba. Znajdziemy taki nowszy pomnik. Niestety nie wiem, co jest tu napisane i co upamiętnia. Obok kolejne macewy na cmentarzu tym znajduje się około 250 macew, w tym jeden nagrobek bardzo specyficzny, który zaraz pokażę. Na tym cmentarzu także pochowanych jest wiele osób zasłużonych dla Krosna, podobnie jak na starym cmentarzu. Niestety nie potrafię rozczytać tych nagrobków, więc nie wiem, kto gdzie spoczywa. Tu znajduje się jedna z niewielu macew, która ma napisy w języku polskim. Jak widzimy, jest to data śmierci 1945, więc może to być już pochówek, a na pewno, raczej biorąc pod uwagę, kiedy przeszła tędy linia frontu, będzie to już pochówek powojenny. W północno-wschodniej części cmentarza ma znajdować się mogiła zbiorowa osób rozstrzelanych podczas II wojny światowej w Krośnie i prawdopodobnie będzie to, aczkolwiek, no tak jak mówię, nie mogę być do końca pewien, bo nie potrafię rozczytać, co jest tu napisane, ale kształtem pewnie by pasowało. Kolejne dwie macewy, które na dole mają napisy w języku polskim. Tamta pierwsza i ta druga. Tu oprócz nazwiska jest jakaś jeszcze informacja, ale niestety mogiła jest zarośnięta. W 1988 roku przeprowadzono renowację tego cmentarza z inicjatywy Fundacji Rodziny Nissenbaumów, a od 2002 roku cmentarzem opiekuje się Stowarzyszenie Olszówka. I to właśnie dzięki osobom z tego stowarzyszenia cmentarz ten wygląda tak, jak to widzimy. Widać, że trawa jest tu regularnie koszona, bo gdyby nie to pewnie miejsce, to całkowicie by zarosło. Tak poustawiane macewy robią dosyć ciekawe wrażenie, chociaż tutaj dobrze widać, że niektóre one się już przewracają. Tutaj w płaskorzeźbie mamy róże, chociaż muszę przyznać, że część z tych nagrobków jest płaskorzeźb pozbawiona. Pokażę wam jeszcze najciekawszy zachowany nagrobek. Tu, jak widać, cały cmentarz jest otoczony takim płotem, jednak w paru miejscach jest on już trochę uszkodzony. A na cmentarz prowadzi brama od strony ulicy Księdza Sarny. Nagrobek, o którym mówię, to ten. Jest na nim, jak widzimy, włamane drzewo. I jest to jabłoń. Z tego, co mi wiadomo, to złamane drzewo może oznaczać, że spoczywa tutaj osoba, która zmarła młodo. Na pewno nagrobek ten wyróżnia się na tle pozostałych. A napis na dole jest w języku, co ciekawe, niemieckim. I tak jak powiedziałem, spoczywa tutaj 16-latek. Więc osoba bardzo młoda.
Tak jak wspominałem, po wojnie w Krośnie wciąż jeszcze mieszkało parę osób narodowości żydowskiej, które przeżyły wojnę i, tak jak mówiłem, zajęło się między innymi renowacją tego cmentarza. Jednak w latach powojennych większość z nich opuściła to miasto i podobno cmentarz żydowski dziś jest w Krośnie jedyną pamiątką pożydowskiej społeczności tego miasteczka. Thank you.